Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, przyłbica i miecz. Przyłbica zbawienia pojawiająca się w Efezjan 6:17. Najprawdopodobniej została zaczerpnięta z Izajasza 59:17, choć Paweł stosuje tu porównanie nieco inaczej. W księdze Izajasza 59:7, księga Izajasza 59:7, ich nogi biegną do złego i śpieszą się do przelewania niewinnej krwi. Ich myśli to myśli zgubne. Spustoszenie i zniszczenie znaczą ich szlaki. W Izajasza to w głowie Boga znajduje się przyłbica zbawienia. Natomiast tutaj w liście do Efezjan to chrześcijanie zostali wezwani do przyjęcia przyłbicy zbawienia, podczas gdy wcześniej wymienione elementy uzbrojenia mogły być samodzielnie podjęte przez żołnierza. Przyłbica była mu wręczana. Być może ma to podkreślić fakt, iż zbawienie jest wyłącznie i w całości darem Bożym. W pierwszym do Tesaloniczan Paweł mówi o przyłbicy zbawienia. W Efezjan 6:17 przyłbica jest po prostu przyłbicą zbawienia. Dlaczego ta zmiana akcentu może sugerować, że zbawienie może być orężem służącym do obrony? Efezjan 5:8. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Według Nowego Testamentu zbawienie jest teraźniejszym doświadczeniem, którego dopełni się wieczności przez wyzwolenie z wszelkiego rodzaju zła. Przyłbica zbawienia, którą przywdziewa Bóg, jest dana wierzącemu jako ochrona, ponieważ ostatecznym celem ataku diabła jest odebranie zbawienia chrześcijanom, zapewnienie, iż zbawienie jest im dane, niezależnie od ich czynników, staje się potężną bronią pomagającą przetrwać walkę. Wierzący może w każdym konflikcie duchowym mówić wraz z psalmistą: o Panie, Panie mój, mocy zbawienia mego, Ty osłaniasz głowę moją w dzień walki. Przeczytajmy jeszcze raz Izajasza 59:17. Przyoblókł się w sprawiedliwość jak w pancerz i w hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę. Przyoblókł się w szaty pomsty i odział się w płaszcz sprawiedliwości. Księga Izajasza 59:17. Po wymienieniu przyłbicy zbawienia Paweł mówi o mieczu ducha, którym jest Słowo Boże. Porównaj te słowa z Hebrajczyków 4:12. Jak ważna prawda jest w nich zawarta, zwłaszcza w kontekście walki z szatanem. Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Kuszenie Chrystusa opisane w Ewangelii Mateusza, 4 rozdziale, jest znakomitą ilustracją tego, że Słowo Boże może być skuteczną bronią. Ten fragment Ewangelii powinien być dla chrześcijan zachętą do uzbrojenia się w prawdę objawioną w Słowie Pańskim. Wiele czynników działa w sposób osłabiający nasze zaufanie do Biblii. Jakie tego rodzaju czynniki zauważasz w swoim zborze, społeczeństwie i kulturze? Jak możesz bronić się przed wpływami nierzadko bardzo
podstępnymi, które mogą osłabić Twoje zaufanie do Słowa Bożego. Dziękuję bardzo.